Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam samopoczucie, proszę Państwa? Czujemy zbliżającą się zimę, czujemy zbliżające się święta Bożego Narodzenia, karnawał. Raz, dwa i już będzie po roku. Minęło to dosyć szybko, za niedługo Spotify zacznie nas wszystkich bombardować podsumowaniami roku. Jestem ciekawa, czy pojawię się w Waszych podsumowaniach. Ale tymczasem, Borym Lasem, proszę Państwa, dzisiaj opowieść o Stevenie Porcie. Czy słyszeliście o takim człowieku? Jakiś czas temu przygotowałam Wam odcinek o mordercach z Tindera. To był odcinek numer 32. A teraz już mamy 70 parę. Szybko to leci. I wówczas opowiedziałam Wam o kilku zbrodniach dokonanych właśnie na ofiarach znalezionych za pośrednictwem aplikacji Tinder. Dzisiaj opowiem Wam o mordercy z Grindra. Taki dostał przydomek, taki dostał pseudonim, choć to nie tylko aplikacja Grindr pozwoliła mu na odnalezienie swoich ofiar. Ale już tak zostało. Grindr, jakbyście nie wiedzieli, jest to aplikacja randkowa, też lokalizacyjna jak Tinder, która w zasadzie polega na tym samym, tyle że jest dedykowana, czy specjalnie utworzona została dla społeczności LGBT. No i właśnie, przenosimy się w czasie kilka lat wstecz zaledwie do Anglii, bo rzecz dzieje się w UK, co za zaskoczenie, prawda? Dokładnie przenosimy się do 19 lipca 2014 roku, kiedy to o 4:18 nad ranem ktoś dzwoni na 999. To jest brytyjski numer alarmowy. I osoba dzwoniąca podaje adres Cook Street. Młody chłopak leży przed wejściem do budynku w Barking, to jest dzielnica wschodniego Londynu. Wygląda na pijanego, może potrzebować pomocy, przyjedźcie tu z karetką. No i dyspozytor pyta, czy coś widziałeś, czy wiesz coś więcej na ten temat, czy on oddycha w ogóle? Rozmówca mówi, nie, nic nie widziałem, wróciłem z nocnej zmiany, ten facet tam po prostu leży. Przyjeżdża karetka i stwierdzają zgon. Ofiarą był 23-letni Anthony Walgate, gay, który studiował fashion design, projektował modę, projektował ubrania. Potem się okaże, dużo później się okaże, że Anthony miał spotkać się ze Stevenem Portem. Policja z dziwką. Port? Czyżby to było to samo nazwisko kolesia, który zadzwonił na 999? No tak. Przypadek? W końcu policja zaprosiła Stevena Porta na rozmowę i pytają go o Antoniego. Słuchaj, zadzwoniłeś na karetkę, powiedziałeś, że ten mężczyzna siedzi oparty o róg budynku, a okazuje się, że on był u ciebie, więc jaka jest historia tutaj? No Steven powiedział, no dobra, no tak, umówiliśmy się, znalazłem go na aplikacji bodajże Sleepy Boys, to jest aplikacja do wyszukiwania escort, czyli chłopców do towarzystwa generalnie. Port miał zaproponować Antoniemu 800 funtów za spędzenie z nim nocy. Antony przyszedł do mieszkania Porta, chłopcy siedzieli, spędzali razem czas. Antony wziął tabletki i zasnął. Wziął tabletki sam. Port zobaczył, że ten śpi, a wcześniej się trochę źle poczuł, więc zostawił go i poszedł do pracy. Kiedy wrócił z tej pracy, to zobaczył, że Antony nadal śpi, ale tym razem snem wiecznym. Zatem spanikował, wyciągnął Antonego przed budynek i zadzwonił na pogotowie. Był skruszony tym, że nie zadzwonił wcześniej, że nie powiedział wcześniej o tym, ale to był wypadek. Policja mówi, tak? Wypadek, oczywiście, że wypadek, sprawa zamknięta, brawo chłopcy. Policja miała w dupie całą tę sytuację, mieli sporo dowodów, mimo to uwierzyli Stevenowi, że tak właśnie odbył się ten wieczór, poza tym chodziło o gejów, więc w ogóle nie będziemy się w to mieszać. To jest taka społeczność, wiecie, zdemoralizowana, zatem nie będziemy w to wnikać. Mieli nawet komputery obu mężczyzn, tyle że nie zajrzeli do nich przez rok. Dopiero po roku, kiedy będzie jeszcze kilka innych ofiar, policja łaskawie otworzy laptop Stevena Porta i tam zobaczy bardzo niepokojącą historię wyszukiwań. W Google mnóstwo filmów pornograficznych, amatorskich, miliardy dowodów przeciwko Stevenowi Portowi. Ale nie zrobili tego, nie zrobili tego i Steven mógł przez jeszcze rok, bo do września 2015 roku, mordować kolejnych mężczyzn. A zatem 26 czerwca Port, podejrzany o okłamanie policji, zostaje oskarżony o to kłamstwo i zwolniony za kaucją. Nie jest oskarżony o zamordowanie pana Walgate'a. Dopiero w marcu 2015 roku będzie skazany za
kłamstwo. Dostanie 8 miesięcy w więzieniu, ale zostanie zwolniony po 2 miesiącach w czerwcu i dostanie system dozoru elektronicznego, czyli SDE, nadajnik w opasce mocowanej na kostce. Na pewno o tym słyszeliście, widzieliście. W Polsce w latach 2009-2015 także takie były. Około 20 tysięcy osób zostało ozdobionych taką opaską. Nie wiem, czy przestali z uwagi na, nie wiem, nieskuteczność tego, no ale na całym świecie się to używa, w ramach aresztu domowego właśnie. Przede wszystkim w Stanach, ale również w UK. No więc tak, śmierć Walgate'a zostaje uznana za wypadek, za przedawkowanie GHB. Na stronie społecznej inicjatywy narkopolityki czytamy tak. GHB, czy GHB, jest to kwas gamma-hydroksymasłowy, czasami niesłusznie nazywany płynną ekstazą. Jest środkiem znieczulającym i uspokajającym. W latach 60. był używany jako anestetyk, ale ze względu na liczne efekty uboczne został zastąpiony przez nowsze substancje i poprzez liczne przestępstwa seksualne związane z udziałem tej substancji, GHB nie ma dobrej sławy. Jest znana jako pigułka gwałtu i wynika to z działania, bo może wywoływać amnezję i utratę przytomności, totalną bezwolność, ale też z uwagi na jego właściwości. Jest to środek bezbarwny, bezwonny i trudny do wykrycia. Bardzo szybko się metabolizuje. Także ofiara ma kilka godzin zaledwie, żeby zrobić testy na wykazanie, iż ta substancja była w ich organizmie. Tak czy inaczej, GHB używa się rekreacyjnie. Dosyć często. Pojawia się w formie cieczy przede wszystkim, ale czasami też w formie proszku. Przyjmuje się drogą doustną tę substancję. Różnica w dawkach rekreacyjnych a śmiertelnych jest bardzo niewielka. Efekty tego narkotyku zależą od rodzaju substancji. Wiadomo, czy to jest czysta substancja, jaka jest dawka, jaka jest mieszanina. Zależy też od tego, kto bierze, czyli nastrój osoby, oczekiwania, przyzwyczajenia i kontekst, z kim biorę, gdzie biorę, w jakich okolicznościach. To chyba wszystkich narkotyków dotyczy, że rodzaj fazy, czy będzie dobra jazda, czy zła faza, to zależy też od tego kontekstu całego, nie? Efekty stosowania pojawiają się w ciągu pół godziny. Kulminacja jest po godzinie dwóch, a całe doświadczenie trwa do 4 godzin. Powoduje efekty zbliżone do efektów alkoholu, czyli rozluźnienie, brak zahamowań, nieskoordynowane ruchy, zmniejszenie częstotliwości oddechów i tętna, wzrost ciśnienia krwi w oku, senność, nudności, to później, ale też lepszy apetyt na życie, na seks również. Nieco większe dawki pozwalają na totalne rozweselenie, euforię, większą towarzyskość, większą otwartość, totalny brak hamulców, następnie urojenia, brak wrażliwości na ból, utrata przytomności i amnezja. Policja ustala, że 23-letni Anthony Walgate przedawkował GHB na własne życzenie i zmarł, a Port porzucił ciało przed swoim mieszkaniem z uwagi na panikę i generalnie, no trudno, trudno. Mama Anthony'ego Walgate'a później będzie wspominać swojego syna, że był łabędziorkiem, czy brzydkim kaczątkiem, który stał się łabędziem. Mówiła, że po przeprowadzce do stolicy widziała, jak łabędziątko staje się łabędziem, wydaje się, że rozkwita i odkrywa, kim naprawdę jest, może się ubierać i zachowywać jak chce. Sprawa zamknięta. Proszę się rozejść. Między sierpniem 2014 roku a wrześniem 2015 Port morduje jeszcze 3 mężczyzn. 28 sierpnia, wyobrażam sobie, że był ładny dzień, końcówka lata, pewna pani, Barbara Denim, która ma swój rytuał, ma swoją trasę, bierze swojego psa o tej samej porze i spaceruje, przechodzi przez stary cmentarz przy kościele. I tego dnia, 28 sierpnia, również idzie tą trasą przez cmentarz i natyka się na Gabriela Kowariego, 22-letniego chłopaka, Słowaka, który leży oparty, czy siedzi w zasadzie oparty o murek na cmentarzu. Obok niego jest torba z jego rzeczami, no i chłopak nie żyje. I ta kobieta zgłasza tę sytuację na policję. Okazuje się, że ofiara, Gabriel Kowari, przeprowadził się do Londynu ze Słowacji i najpierw znalazł sobie współlokatora w osobie Johna Pape'a,
który dobrze wspominał Gabriela i zaprzyjaźnił się z nim. Nagle, po kilku tygodniach mieszkania u Pape'a, Gabriel powiedział mu: słuchaj, wyprowadzam się do takiego kolesia, którego poznałem online, Stevena Porta, i w zasadzie z dnia na dzień podejmuje taką decyzję. John poznaje Stevena i później, kiedy Gabriel zniknie, to będzie John zadawał pytania, niewygodne pytania Stevenowi. Hej, gdzie jest Gabriel? Czy słyszałeś o nim? Co się z nim stało? Steven będzie kłamał, będzie mówił, że Gabriel poznał jakiegoś oficera wojskowego, jakiegoś żołnierza i wyjechał do Hiszpanii. Później zmieni gadkę, powie, że wyjechał do Słowacji z powrotem do domu. Następnie skruszony powie: mam bardzo złą wiadomość. Gabriel na Słowacji zachorował na jakąś nieznaną chorobę i umarł. Tyle, że to wszystko będzie nieprawdą, bo Gabriela odnaleziono właśnie na cmentarzu. Okazało się, że zginął poprzez przedawkowanie GHB. Przypadek? No, policja nie łączy tych zdarzeń. Przecież to byli geje. A geje tak robią. Spotykają się przez internet z innymi gejami, ćpają, umierają i kogo to obchodzi, prawda? Śmierć Kowariego zostaje sklasyfikowana jako niewyjaśniona, ale niepodejrzana już w ciągu 5 godzin od odkrycia jego ciała. Choć nie było żadnego śledztwa. Nic nie było wiadomo tak naprawdę. To było 28 sierpnia, tak? 2 tygodnie później, mniej więcej, tak? 20 września Barbara Denim znowu idzie ze swoim psem. Znowu idzie tą samą trasą. I znowu natyka się na zwłoki na cmentarzu. W tym samym miejscu, tak samo ułożone. Pewnie jak go zobaczyła, to pomyślała sobie: kurde, ale mam dziwne déjà vu. Bo to nie jest normalne, żeby w tym samym miejscu spotkać 2 trupy. No i to jest taki chichot losu, że 2 razy to ciało odkryła ta sama kobieta z psem. Ona później będzie występowała w programach dokumentalnych i dużo będzie mówiła o tej sytuacji, że dla niej samej to całe zdarzenie, te 2 zdarzenia były bardzo podejrzane i ona łączyłaby je, ale policja je połączyła, słuchajcie, bo to było tak, że Barbara znajduje 2 zwłoki, zgłasza to na policję, policja przyjeżdża, okazuje się, że ta 3. ofiara to jest Daniel Whitworth. Przedawkował narkotyki GHB i został zgwałcony. Whitworth miał na sobie bluzkę Kowariego, był owinięty prześcieradłem, na którym było DNA Stevena Porta, ale nie zbadano tego, po co. Daniel miał 21 lat i pochodził z Gravesend w hrabstwie Kent. Tam pracował jako szef kuchni. Daniel miał przy sobie list samobójczy, w którym Daniel przyznaje się do zabicia Gabriela, czyli poprzedniej ofiary, twierdzi, że zamordował go przez przypadek i wyrzuty sumienia nie pozwalają mu żyć i bardzo przeprasza i w ogóle, ale odbiera sobie życie w tym samym miejscu, w ten sam sposób, co zabił Gabriela. Policji to wystarcza. Wysyłają fragment tego listu, nie cały, ale fragment tego listu do rodziny Daniela z prośbą o potwierdzenie, czy to jest jego pismo. Rodzina nie była pewna. Powiedzieli, no może to jego pismo, no nie wiemy. A policja przyjmuje to za pewnik, tak? To jest pismo Daniela. Sprawa zamknięta. Brawo, chłopcy, idziemy na pączki. Więc nikt nie potwierdził, że to było pismo Daniela. I w liście nie było też żadnych takich osobistych rzeczy. Samobójca kieruje swoje ostatnie słowa do najbliższych, prawda? Pisze do rodziny, pisze do matki, do rodzeństwa, do swojej największej miłości, bo Daniel miał faceta, którego policja totalnie olała, bo nie mieli ślubu i uznali go za nie członka rodziny, zatem nie przesłuchiwali go, nie rozmawiali z nim, ażeby się dowiedzieć czegoś więcej o tym w ogóle, co Daniel robił w tym miejscu i z kim mógł się spotkać, kto mógł mu chcieć zaszkodzić. No, przyjmują list samobójczy za pewnik, ale co jest najdziwniejsze w tym wszystkim, już pomijając kwestie osobiste, że tutaj nie ma żadnych napomknięć o rodzinie, jest to taki dosyć uniwersalny list, który spokojnie mógł być napisany przez kogoś innego, to pod koniec tego listu jest dopisek BTW, tak, by the way, w skrócie, BTW, nie podejrzewajcie faceta, z którym byłem wczoraj, on jest niewinny i o niczym nie wie. Więc teraz tak, proszę Państwa, powiem Wam, nie myślcie o różowym słoniu, to co robicie, myślicie o różowym słoniu, prawda? A tutaj w liście samobójczym, co jest w ogóle bzdurą, ktoś pisze: BTW, nie podejrzewajcie kolesia, z którym byłem wczoraj. No to pierwsze, co ja bym zrobiła, to bym sprawdziła tego kolesia, z którym był wczoraj. Dlaczego ten koleś, z którym Daniel był wczoraj w nocy, był na tyle istotny, że w swoich ostatnich słowach w liście samobójczym Daniel uznał za stosowne o nim wspomnieć?
ale policja tego nie sprawdza. Dopiero rodzina z czasem będzie wywierała wpływ i naciski na policję, że policja rzeczywiście sprawdzi nagrania z monitoringu i tam okaże się istotnie, że Daniel w nocy był widziany, przechodził z Stevenem Portem. Nikt się jednak nie przejmuje. Policja okazała się być bardzo mocno uprzedzona do społeczności LGBT, co słyszeliśmy już kilka razy. Gdyby zainteresowali się sprawą bliżej po odnalezieniu pierwszych zwłok, to nie byłoby sprawy, nie byłoby tych kolejnych. To podobnie było z Dahmerem. Tylko, że tutaj sposób działania obu mężczyzn jest dosyć podobny, bo i Dahmer, i Port wsypywali narkotyki swoim ofiarom i ich później wykorzystywali. No Dahmer poszedł o krok dalej, robił straszne rzeczy z tymi ofiarami, natomiast Steven Port je po prostu porzucał ciała, ale robili to z podobnych pobudek i tutaj policja zareagowała bardzo podobnie. Zignorowali wszystkie sygnały ostrzegawcze, wszystkie czerwone flagi, po prostu zamknęli sprawę, uznając, że to jest nic takiego. I przyjęli za pewnik to, że Daniel istotnie popełnił samobójstwo, przedawkował GHB, tak samo jak zrobił to Gabrielowi, sprawa zamknięta. W międzyczasie społeczność LGBT zaczyna się interesować tym, co się dzieje w mieście, bo 3 trupy zostały odnalezione, 3 członków społeczności, w dziwnych okolicznościach, ale nikt ich nie słucha. W międzyczasie na różnych forach dyskusyjnych pojawia się John Luke, persona Stevena, która mówi, że w społeczności jest dużo imprez, gdzie starsi faceci dają dragi młodszym i ich gwałcą. To jest taka podpucha, nie? Żeby inni homoseksualiści skupili się na tym tropie i ich trochę zmylić. Podejrzewam, że gdyby nie kolejna ofiara, to Steven Port do tej pory byłby wolnym człowiekiem, a te 3 poprzednie zbrodnie nigdy nie zostałyby wyjaśnione. Ale 13 września 2015 roku 25-letni Jack Taylor zostaje znaleziony również na cmentarzu, ale w innym miejscu, nie przez tę samą kobietę już. Też zmarł z powodu przedawkowania narkotyków. Jack Taylor mieszkał z rodzicami w Dagenham i pracował jako kierowca wózka widłowego. Miał przy sobie strzykawkę. Jego siostra zgłosiła policji, że jej brat był bardzo przeciwny narkotykom, że to jest niemożliwe, żeby zrobił to sobie sam. Znaleziono przy nim biały proszek w jego portfelu i ślady igły na ramieniu, co wskazywało, że usiadł sam i przydawkował ten narkotyk sobie sam, ale siostra tego nie kupowała, ona w to nie wierzyła, ona myślała, że ona znała swojego brata i wiedziała, że on by tego nie zrobił. Ostatecznie 2 tygodnie po śmierci Jacka, policja zgodziła się zabrać obie siostry do miejsca, w którym znaleziono jego zwłoki. Przejrzano też nagrania z kamer przemysłowych i na tych nagraniach był Taylor z mężczyzną, wysokim mężczyzną, blondynem. Policja nawet nie próbowała zidentyfikować tego mężczyzny, zatem rodzina Taylora zażądała upublicznienia wizerunku drugiego mężczyzny w celu jego identyfikacji. Policja była niechętna, mówiła, że normalnie nie publikujemy obrazów z kamer przemysłowych, no ale dobra, niech wam będzie. No i to był przełom. 15 października Port został aresztowany pod zarzutem 4 morderstw i oskarżony. Później oskarżony był jeszcze dodatkowo o ataki na 8 innych mężczyzn, bo kiedyś sprawa się wydała, wszystkie media zaczęły o tym trąbić, to 8 innych facetów, którzy mieli do czynienia ze Stevenem Portem, przyszło na policję i zeznało, tak, spotkałem tego mężczyznę i mnie również naćpał i mnie również zgwałcił. Nagrania z tego pierwszego przesłuchania są dostępne online, obejrzyjcie sobie je. To jest niesamowite, bo mowa ciała Stevena mówi wszystko. On tam nawet mówi, że ofiary nie były w jego typie, przyznał, że lubi młodszych, on w ogóle lubił tak zwanych Twinkie Boys czy Twanky Boys, czyli takich bardzo szczupłych szczypioreczków, drobnych chłopaków, wyglądających na młodszych niż są w rzeczywistości. I wtedy właśnie zaczęto się wreszcie przyglądać Stevenowi. Przejrzano jego laptopa. Znaleziono tam również 83 filmy pornograficzne, nagrane chałupniczymi sposobami w domu. Sprawdzono też DNA z prześcieradła. Wszystko się zgadza, tak? Gdy obejrzeli to przesłuchanie pierwsze, to zauważyli, że Steven wykazywał klasyczne oznaki tego, że kłamie. Oznaki stresu, oznaki niepokoju. Nos go swędział, a to po
powstaje wtedy, kiedy ciśnienie rośnie i rozszerzają ci się dziurki w nosie i po prostu cię zaczyna ten nos swędzić. Mówił bardzo cicho, co też sugeruje, że nie był pewien tego, co mówi, bo kłamał, tak? Więc nie był pewny siebie, a zatem obniżał głos. Odpowiedział nie w sumie na 40 z 47 pytań. Cały czas mówił nie. No, I did not. Nie mówił I didn't. Czyli z emfazą podkreślał, że on czegoś nie zrobił. Co też wskazuje na to, że kłamał. Ale w końcu dochodzenie w sprawie tych wszystkich śmierci przyniosło odpowiednie wyniki, odpowiednie wnioski. Koroner Nadia Persaud powiedziała, że ma pewne obawy związane ze śmiercią Whitworth'a, na które nie odpowiedziało dochodzenie policyjne. Wykazała, że nie zbadano butelki GHB, która została znaleziona w pobliżu Whitworth'a. Akurat tutaj nie została zbadana na odciski palców, nie zbadano też DNA. Nie zbadano DNA z prześcieradła, w które był owinięty, więc było bardzo dużo uchybień. W 2015 roku Port został oskarżony o 4 morderstwa i 4 otrucia. Dodano mu jeszcze 6 zarzutów podania trucizny, 7 zarzutów gwałtu i 4 napaści na tle seksualnym. Postawiono mu również 4 alternatywne zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. On odrzucał wszystkie zarzuty, twierdził cały czas, że jest niewinny. I w końcu 23 listopada 2016 roku Stephen Port został skazany za morderstwo 23-letniego Antoniego Walgate'a, 22-letniego Gabriela Covariego, 21-letniego Daniela Whitworth'a i 25-letniego Jacka Taylora, a także za gwałty na 3 innych mężczyznach i 10 zarzutów celowego podania substancji i 4 napaści na tle seksualnym. Został uznany winnym wszystkich zarzutów i w sumie 11 mężczyzn było znanymi ofiarami zbrodni Porta. Malcolm McHaffey, zastępca prokuratora generalnego CPS London, powiedział: w okresie 3 lat oskarżony dopuścił się serii morderstw i poważnych przestępstw seksualnych wobec młodych mężczyzn. Port manipulował tymi mężczyznami i kontrolował ich przez mrożące krew w żyłach i wyrachowane używanie narkotyku GHB, który podawał bez ich zgody. To była trudna technicznie sprawa, skomplikowana przez znaczną ilość dowodów pobranych z licznych portali społecznościowych, z których korzystał Port. Kim był w ogóle Port? Bo tego wam nie mówię, bo wiecie, tak na dobrą sprawę ci mordercy to nie powinni dostawać czasów antenowych i powinniśmy o nich zapomnieć, a pamiętać o ich ofiarach. Zadziwia mnie ta sprawa w takim kontekście, że nie wiadomo, jaki był motyw. Ja nie wiem, przeczytałam bardzo dużo informacji na temat tej sprawy. Czytałam artykuły, które pojawiały się wówczas na stronach Daily News czy BBC. Obejrzałam kilka filmów dokumentalnych i nadal nie wiem dlaczego. Nadal nie wiem, jaki był motyw sprawcy. Bo już nawet analizując wspomnianego już Dahmera, który jakby tutaj nie można porównywać tych mordów za bardzo, ale w przypadku Dahmera wiemy dokładnie, czym się kierował, jakie miał motywacje. To oczywiście go nie usprawiedliwia w żaden sposób, ale mamy pewne poczucie spełnienia, że mamy odpowiedź na pytanie dlaczego. W przypadku Stephena Porta nie wiemy, przynajmniej ja nie wiem, dlaczego zabijał. Czy to było wszystko przypadek? Jako że przepadał za takim seksem, kiedy druga osoba jest totalnie odcięta od świadomości, jest taką lalką. Sam mówił o ragdolach, bezwolna lalka go rajcuje. Czy po prostu w czasie podawania tych narkotyków przegiął i dał za dużo. Jak wiemy o sposobie działania GHB, to właśnie jest bardzo cienka granica pomiędzy działaniem rekreacyjnym a działaniem śmiertelnym. Naprawdę zależy to od bardzo wielu czynników. Dawka, która dla jednego będzie wystarczająca, żeby go rozbawić i rozweselić, to dla drugiego będzie śmiertelna. Więc czy to było wszystko przypadki, czy to były wypadki przy pracy, dał za dużo, ale on nigdy nie szedł tą drogą w czasie procesów, nie próbował się w ten sposób bronić, co oczywiście go nie usprawiedliwia, tak, umówmy się, ale dałoby to jakiś obraz jego motywacji. Facet urodził się 22 lutego 1975 roku w Southend-on-Sea w hrabstwie Essex. Kiedy miał rok, jego rodzina przeprowadziła się do Dagenham we wschodnim Londynie, tam dorastał i nadal mieszkają tam jego rodzice. Nie wiem, dlaczego to jest taka ważna informacja, że kiedy miał rok, kto się przeprowadził, ale wszędzie to jest powtarzane, we wszystkich filmach dokumentalnych i we wszystkich artykułach, więc chyba to jest ważne.
Być może chodzi o jakieś lokalne tutaj wskazanie, że on nie był nasz, on był wasz, whatever. Podobno był samotnikiem, często był prześladowany w dzieciństwie przez swoich rówieśników. Nauczyciele opisywali go jako cichą osobę, introwertyczną. Był dosyć dziwny. Nawet później w dorosłym życiu bardzo często bawił się zabawkami. Robił to tak, jak się bawią dzieci. Jakby to nic nie jest złego w tym, żeby kolekcjonować, kupować zabawki. No, Lego osiąga niebotyczne ceny i osobiście znam dorosłych facetów, którzy uwielbiają składać Lego i bawić się w różnymi innymi zabawkami, nie, gry planszowe i w ogóle jakby nie ma w tym nic dziwnego, ale w przypadku Stevena Porta to było o tyle dziwne, że kolekcjonował zabawki dziecięce, takie naprawdę dziecięce, jak na przykład, nie wiem, ciężarówki, takie plastikowe ciężarówki i potrafił się bawić tymi ciężaróweczkami w czasie imprezy. Wiecie, wszyscy znajomi stoją, gadają, tańczą, bioderkami ruszają, piją alko, jest fajnie, jest muzyka, jest zabawa. A Steven w tym czasie siedzi po turecku na środku pokoju, na podłodze i jeździ sobie traktorkiem i robi dźwięki, wiecie, no bawi się jak dziecko pięcioletnie. Więc to było dziwne. No ale to oczywiście nie świadczy o tym, że jest mordercą, prawda? No ale po czasie, kiedy jego znajomi zaczęli wspominać go, no to wychodziły na wierzch takie właśnie kwiatki. Jak miał 16 lat, to skończył szkołę średnią i poszedł do koledżu artystycznego, ale okazało się to niestety zbyt kosztowne dla jego rodziców. Nie potrafili zapewnić mu pieniędzy na czesne, utrzymać go w tej szkole artystycznej, zatem musiał zrezygnować. Zmienił swój plan zawodowy na też kreatywny, ale bardziej pewny. Zapisał się do szkoły gastronomicznej i po 2 latach był szefem kuchni. Zatrudnił się wtedy w zajezdni autobusowej Stagecoach w West Ham, gdzie był szefem kuchni istotnie. W ogóle taka ciekawostka, że pojawił się na krótko w jednym z odcinków programu telewizyjnego MasterChef. Także nawet sobie radził, tak? Jego były chłopak później opisze go jako dziecinną osobę, infantylną i powiedział, że ten były chłopak, tak, że właśnie infantylne zachowanie Stevena doprowadziło do rozpadu ich związku. Steven był otwartym gejem, wyszedł z szafy po 20, od rodziców się wyprowadził po 30. I miał wtedy taki okres mroczny dosyć, gdyż tak, był po 30 i zaczął łysieć. I bardzo duże miał kompleksy z tego powodu, zatem nosił zaczeskę, jak to się mówi? Tupecik, nosił tupecik, blond tupecik. Na wszystkich jego zdjęciach widać jego bujną czuprynę lwią. Blond, a tak naprawdę już na tych zdjęciach z procesu i dalej, to widzimy, że to był smutny, łysy, paskudny człowiek. Jakby patrzę teraz na niego przez pryzmat tego, co zrobił. Korzystał z portali społecznościowych, bo nie nauczył się relacji z drugim człowiekiem. Nie potrafił poderwać faceta w normalnych okolicznościach. Wiecie, jakby ten cały godowy spektakl przeprowadzić, że się spotykamy, idziemy na randkę, pierwsza, druga, trzecia, pojawia się jakieś napięcie i w ogóle jest fajnie, motylki w brzuchu. On tego nie potrafił, więc dla niego media społecznościowe były totalnie wygodne, gdyż w mediach społecznościowych omija się pewne niuanse, tak? I ułatwia to sytuację. Jakby i sama nie neguję i nie uważam, że portale społecznościowe, randkowe są złe, choć jest tam mnóstwo degrengolady, powiem wam, że to jest po prostu syf czasami, ale jakby wszystko jest dla ludzi. Przynajmniej tutaj na Grindrze czy na tych innych aplikacjach, w których był Steven, to mógł jasno określić swoje oczekiwania i znajdować ludzi, którzy mają takie same oczekiwania jak on. Jakby nie ma problemu, dopóki dwie osoby się zgadzają i są świadome tego, na co się zgadzają, spoko. Tyle tylko, że Steven bardzo często kłamał. Tworzył sobie nowe persony, raz przedstawiał się jako nauczyciel w szkole specjalnej, innym razem przedstawiał się jako absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego i jako były żołnierz z Royal Navy. Po prostu kłamał o sobie, żeby wzbudzić zainteresowanie innych facetów. No i spotykał się z nimi. Stosował też inne narkotyki, metamfetaminę, mefedron, viagrę, jakieś inne. Był zalogowany na bardzo wielu stronach, między innymi Sleepy Boy, to jest właśnie ta aplikacja, w której się szuka osób do towarzystwa, Grindr, Hornet, Fitlads, Badoo, Gaydar, Flirt, Daddy Hunt, Planet Romeo,
Manhunt, Manhunt w ogóle pasuje do tego podcastu bardzo mocno. Slave Boys, i co mnie bardzo rozbawiło, że w tym kontekście jest wymienione Couchsurfing. No tak, to Couchsurfing akurat nie jest aplikacją randkową, jest to aplikacja bardzo przydatna i wspaniała, polegająca na tym, że możesz sobie znaleźć kanapę do przekimania się, kiedy jesteś w podróży. No ale tutaj się pojawia w jednym długim zdaniu, tak, korzystał z takich i Couchsurfing w ogóle, no ale tak, no korzystał z takich aplikacji. Jego niepokojące potrzeby, jego niepokojące mroczne strony były widoczne przez inne osoby, bo ludzie, którzy go znali, którzy się z nim krótko nawet spotykali, to wspominali, że on był dziwny, że był w nim jakiś taki mrok. Jeden sąsiad go odwiedził znienacka i zobaczył na stole mnóstwo flaszeczek po lekach, dużo torebek z białym proszkiem, właśnie z tym GHB. No, tak czy inaczej został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, także umrze w pierdlu i całe szczęście, ale rodziny ofiar Stevena Porta nie były ukontentowane tym wszystkim, bo wszyscy uważali, że policja dała dupy. No i zgadza się, bo dała dupy niesamowicie przy tym śledztwie. Gdyby się zainteresowali sprawą już na samym początku, to bardzo prawdopodobne, że 3 kolejne ofiary Stevena by żyły. Ale tego nie zrobiono. Policja zaczęła łączyć te wszystkie zgony dopiero po odnalezieniu 4. ofiary, co jest nie do pomyślenia i absolutnie haniebne. Zatem rodziny ofiar złożyły pozew cywilny przeciwko Policji Metropolitalnej. Otrzymali odszkodowanie. Nie znalazłam jednak informacji, jakie to było odszkodowanie, ale wiem, że tutaj sprawa została jakoś tam zamknięta. Natomiast niezależne biuro do spraw postępowania policji, czyli taka wewnętrzna policja, zbadała Policję Metropolitalną raz jeszcze w sprawie znalezienia tych wszystkich uchybień i w sprawie tego, czy 17 funkcjonariuszy policji powinno zostać pociągniętych do odpowiedzialności dyscyplinarnej właśnie za te uchybienia, które miały miejsce. Adwokat, który reprezentował rodziny ofiar, powiedział, że działania policji były kierowane homofobią i że MetPolice ma krew na rękach, i dodał: czas najwyższy, aby zostali pociągnięci do odpowiedzialności. I tu kolejny cytat. Niewłaściwe dochodzenie prowadzone przez Policję Metropolitalną w sprawie 4 zgonów jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych porażek instytucjonalnych we współczesnej historii, zaostrzoną przez żałosny brak skruchy, żalu lub współczucia okazywany podczas dochodzeń przez niektórych zaangażowanych funkcjonariuszy. Takie były następstwa całej historii. Zbadano 58 niewyjaśnionych zgonów związanych z narkotykami, związanych też z gwałtami z tamtego okresu. Tyle, że rzeczniczka policji przyznała, że nic nie sugeruje, jakoby Port był powiązany z którymkolwiek z tych zbrodni, z tych zgonów. W czerwcu 2022 roku niezależne biuro do spraw postępowania policji wznowiło dochodzenie raz jeszcze z powodu rzekomych istotnych uchybień w poprzednim dochodzeniu. Jeszcze taka ciekawostka, że Gerald Matovu, czyli facet, który dostarczał Stevenowi Portowi GHB, w 2019 roku został aresztowany, a później skazany za zabójstwo aktora i biznesmena Erika Michaelsa. Został skazany na dożywocie z minimalnym okresem 31 lat. Co ciekawe, to Matovu namierzył Michaelsa na grindrze w podobny sposób jak Port i też podał mu śmiertelną dawkę GHB. Więc bardzo możliwe, że panowie ze sobą rozmawiali i dzielili się pomysłami na zbrodnie. W 2018 roku Port złożył apelację od wyroków skazujących za morderstwo, ale jego apelacje zostały odrzucone. Całe szczęście. A zatem, proszę Państwa, informacji na temat tej sprawy jest bardzo dużo. Jest m.in. film dokumentalny BBC z 2017 roku. To jest jedno. Jest jeszcze fabularyzowany serial, krótki serial, pod tytułem bodajże 4 Deaths, 4 śmierci bodajże. Wiecie co, teraz nie pamiętam, ale obejrzałam jeden odcinek.
na Dailymotion i strasznie mnie irytowała liczba reklam w tym krótkim jednym odcinku. Na tyle, że uznałam, że nie ma sensu oglądać tego dalej, bo serial taki sobie swoją drogą, no taki brytyjski bardzo. Trzeba mocno, mocno słuchać, bo oni tam trochę mamroczą i ten ich akcent, choć cudowny, to bywa niezrozumiały, zwłaszcza jak mówią bardzo szybko. Także nie byłam aż tak bardzo wciągnięta w ten serial. Obejrzałam sporo materiałów na YouTubie, też poświęconych tej sprawie. Przesłuchałam kilka podcastów i nadal nie wiem, dlaczego Steven to robił. Czy chodziło tutaj o poczucie kontroli i absolutnej dominacji nad drugim człowiekiem? Czy to były przypadki? Co on z tego miał, z tych śmierci? Ciekawa jestem waszej opinii na ten temat. Może wy macie jakieś informacje, może macie jakieś przemyślenia, może też macie przemyślenia na temat homofobii w policji. Na koniec przeczytam wam fragment wypowiedzi rzecznika burmistrza Londynu, Sadiq Khana, który powiedział tak. Ważne jest, aby londyńska społeczność LGBTQ+, miała zaufanie do naszej policji, a MET, czyli Policja Metropolitalna, była w stanie zdobyć zaufanie wszystkich społeczności, którym służy, tak aby każdy Londyńczyk, niezależnie od pochodzenia czy kodu pocztowego, mógł czuć się bezpiecznie, chroniony i obsługiwany. Obsługiwany w kontekście, że policja ma służyć, tak, i pomagać. I to by było na tyle. Tymi słowami kończymy dzisiejszy odcinek podcastu W Świecie Słów. To byłam ja, Paulina. Nie przedstawiłam się na początku. Bardzo mnie ciekawi wasza opinia na temat tej sprawy i to, czy słuchaliście czegoś innego, jakiegoś innego podcastu na ten temat. I to by było na tyle dzisiaj, proszę państwa. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku i usłyszymy się już niebawem. Trzymajcie się. Pa, pa!